Święta kojarzą nam się z radością, jednak nie wszystkim jest ona dana. Do mieszkanek Domu Samotnych Matek w Nieławicach los się uśmiechnął. Właśnie przyjechały do nich dary zebrane przez hojne serca. Się zorganizować tak dużą zbiórkę? Zrobiliśmy wydarzenie na Facebooku i ludzie zaczęli do nas pisać i tak się z nimi kontaktowaliśmy. Co udało się zebrać? Jak widać, tak, bardzo dużo jedzenia, makarony, mąki, majonezy, no jest tego bardzo dużo, tak, i bardzo dużo ubrań. Zbieraliśmy praktycznie wszystko, co ludzie dawali. Talerze nawet, no wszystko zbieraliśmy, także tego trochę tutaj się uzbierało. Czy macie jakieś dalsze plany? Tak, nasze plany już są na 20 lutego, gdzie będziemy organizować koncert bonusa Ciemnej Strefy i pieniążki będą przeznaczone na placówkę opiekuńczo-wychowawczą w Łomży. Tak jak zaczęliśmy. Użyjmy tak. Tych pieniążków trochę do tego, co zebraliśmy na koncercie w październiku i po prostu oni sobie, nie wiem, zrobią jakieś lepsze wakacje. Na ile wyceniacie wartość zebranych rzeczy? Oj, myślę, że będzie to około naprawdę kilka tysięcy. Udało nam się zebrać węgiel, który kolega nasz z Norwegii się zaproponował, kupił nam 5 ton węgla i oprócz tego zbieraliśmy prawie 2000 zł i cały czas kupowaliśmy zakupy. I jeszcze jakieś ciężko, bo ciężko jest przeliczyć, dlatego że ubrania też są używane, tak, i tak naprawdę nie da rady ich wycenić. Myślę, że około 7 tysięcy wszystko z węglem, oprócz ubrań, tych ciuchów, których tutaj mamy zebrane. Dzisiaj mnóstwo prezentów. Co się czuje w takich chwilach? No, przede wszystkim zadowolenie i taka chęć do dalszego życia. A ile was tutaj obecnie przebywa? Obecnie jest 6 matek i 11 dzieci. Jakich produktów najbardziej wam potrzeba? No jak co roku borykamy się właśnie z problemem, jeżeli chodzi o opał, to jest taki problem coroczny. Oprócz tego, no, głównie chemia. Pampersy dla dzieci. Mamy również dziecko niepełnosprawne, które potrzebuje mnóstwo tych pampersów. No i takie rzeczy do codziennego użytku. Ile węgla dzisiaj przywieźliście? Przywieźliśmy 6 ton węgla, 5 ton węgla zamówił pan Hubert Sandro i 1 tona jest od mojej firmy Modek, która zostanie przekazana też bezpłatnie. Korzystając z okazji, chciałabym podziękować w imieniu wszystkich mieszkańców naszego domu oraz kierownictwa, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tej zbiórki. No, firmom, ludziom fizycznym, indywidualnym bardzo, bardzo dziękujemy. No i życzymy znowu ze swojej strony również wesołych świąt. Jak widać, szczodrych i otwartych serc nie brakuje. Oby więcej takich akcji, bo warto pomagać.